utwór. Ja jeszcze rzucam okiem na ten, tylko na YouTube'a. Na YouTube'a, czy to się udało włączyć. Mam nadzieję, że się udało. Jeśli się udało, proszę pana, to jesteśmy genialni. Przepraszam, czy ty, widzę, ty obsługujesz Messengera bez problemów. Sprawdziłbyś, czy możesz Małgorzatę dodać? Jakbyś mógł dodać Małgorzatę, byłoby super. Jest, panie kolego, jest transmisja. Jest transmisja. To już od tego momentu jesteśmy na żywo, proszę ciebie. Ja się przedstawię, ja się nazywam Jamros Robert. Nie będę ciebie przedstawiał, to jest amatorska zabawa. Proszę bardzo się, panie kolego, przedstawić, bo zdradzę zaraz, jak się nazywasz, a nie lubię przedstawiać. I powiesz, kogo reprezentujesz i tyle. Tak, ja nazywam się Tomasz Uchała, jestem tutaj pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Ruchu Dobrobytu i Pokoju, czyli mamy tutaj mowę o naszym ruchu z willą i basenem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja troszeczkę muszę dopytywać, bo ja nie jestem aż taki zorientowany we wszystkim, bo jestem troszeczkę jakby tu powiedzieć stremowany, bo to jest moja pierwsza transmisja w takim formacie, więc się strasznie denerwuję. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Wybory samorządowe. Zostało jeszcze kilka godzin do wyborów. Wiem, że w kilku miejscach czynnie bierzemy ludzie od nas z Ruchu Dobrobytu i Pokoju biorą udział w niektórych miejscach, w niektórych zdarzeniach, w niektórych miastach. Nie będę uprzedzał, bo ja mogę coś powiedzieć za dużo, a nie chciałbym przedobrzyć, bo są terminy, co wolno powiedzieć, czego nie wolno, kiedy wolno. Dokładnie tak. No, najważniejsza sprawa, no to nasz lider Maciej Maciak bierze udział w wyborach o fotel prezydenta Włocławka wraz ze swoim komitetem, gdzie też ma pełną obsadę do Rady Miasta. Również przyjaciele w Puławach startują. Mam nadzieję, że tutaj się połączymy z naszą koleżanką Małgorzatą, to ona może coś więcej na ten temat więcej coś powie. No ja mogę powiedzieć tutaj o moim okręgu wyborczym, czyli Radomiu. Tutaj przyjaciele i przyjaciółki od nas z Ruchu Dobrobytu i Pokoju bierzemy udział również w wyborach samorządowych o fotele radnych do Rady Miasta Radomia w takiej drużynie Roberta Prygla, który jest sportowcem, byłym siatkarzem, który ubiega się o fotel prezydenta, a my w tej drużynie o fotele radnych w mieście naszym Radomiu. Zostało już tylko kilka dni do tych wyborów. No jest to cały czas intensywna praca podczas tej kampanii. Wczoraj mieliśmy naszą konwencję wyborczą i tuż w piątek mamy jeszcze jedno spotkanie, przynajmniej z mojego okręgu, z wyborcami jeszcze z jednej z dzielnic, gdzie będziemy organizować, no, taki może
Ciekawie się to będzie nazywało, bo to będzie taki grill pod tytułem Kiełbasa Wyborcza. Tak. Czy ja się mogę pisać na taki, na taki grill, na taką kiełbasę wyborczą? Wszystko, wszystko mogę jeść, pojadać sobie potrafię. Ale posłuchaj, nie zdradziłeś imion, bo sam też nie bierzesz udziału. Więc powiedz, jak te listy wyglądają, kto tam jest, jakie piękne panie tam ukrywasz i nie chwalisz, że tam są te nasze panie. Bo tak, wspomniałeś tylko na razie pana Maciaka, wspomniałeś Małgorzatę, ale to jest lubelski, okręg lubelski. A teraz wracamy do twojego Radomia, do twojego Radomia. Jak tam jest sytuacja z Radomiem? Kto tam jest? Do Puław jeszcze pójdziemy. Tak, z naszego tutaj okręgu radomskiego jest oprócz mnie jeszcze kilka kobiet startuje z Ruchu Dobrobytu i Pokoju i jest to Wioletta Kopania, Magdalena Maciaszczyk oraz Ada Pawłowska. Także to To ja sobie jeszcze na wszelki wypadek zapiszę. Mówisz, powtarzaj po kolei wszystkie osoby, które biorą udział w wyborach naszych w Radomiu. Tak, to jest Wioletta Kopania. A ty wszystkich pamiętasz? Ile tych osób jest na naszych w Radomiu? Tak jak powiedziałem, to są osoby z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, to są nasze kandydatki, także wszystkie te kandydatki no, pamiętam siłą rzeczy, no bo je bardzo dobrze znam, No bo razem. oczywiście. Jesteśmy w ruchu praktycznie od początku i braliśmy już udział również w wyborach parlamentarnych, także bardzo dobrze znam dziewczyny i serdecznie polecam w głosowaniu na nich. Tak, no jeszcze jest Mamy z nami Magda. Violettę kompanię. Teraz mamy Magdę. Magdalena Maciaszczyk, tak. I co możesz powiedzieć ciepłego o tych paniach? Poza tym, że osobiście uważam, że są urocze. No, co mogę powiedzieć? No, każda coś ma też do zaoferowania w swoim okręgu. No, niestety większość z nas jest w różnych okręgach. No, najlepiej jakby one za siebie mówiły. Trudno mi tu jakoś więcej coś powiedzieć, co one tam mają do zaoferowania w swoim okręgu, ale no co, no mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Wiolę, ona jest osobą, która jest bardzo prowolnościowa, jako jedna tutaj z niewielu osób w naszym regionie walczyła tutaj o właśnie nieprzymuszanie nas do pewnych czynności podczas niedawnej takiej znanej choroby, przez co też no, wielu ludziom, że tak powiem, zaszła za skórę, ale też wiele ludzi mogło liczyć na jej pomoc w tych trudnych chwilach. Okej, Magdalena jest. momencik. Posłuchaj, ja tutaj muszę wtrącić dwie rzeczy. Jedną rzecz to muszę cię poprosić o pomoc. Czy możesz dodać, bo umówiony byłem z Małgorzatą, a nie mogę w tej chwili dodać do tej rozmowy Małgorzaty, a byłem z nią dzisiaj jeszcze umówiony, bo to chciałem. I jeżeli możesz, to dodaj. A ja tutaj do Violetty wrócę, bo tak delikatnie opowiadasz o Violecie. Kiedyś jak z nią rozmawiałem, to ona mówi: chłopie, ja jestem działaczka z ulicy, my na ulicach domagamy się wszystkiego, my pokazujemy co do czego, czyli masz ostrych zawodników tam w terenie, tak? Tak, no Viola jest znana z tego, że nazywa rzeczy po imieniu. Wszędzie jest jej pełno, bierze udział w różnych
w różnych spotkaniach, w różnych manifestacjach, gdzie też bardzo na żywo transmituje, czy na Facebooku, czy na TikToku, bierze czynny udział w tych działaniach. Także Viola, no, też jest znana z wielu takich interwencji, czy pomagała też mieszkańcom w zablokowaniu budowy masztów takich u nas, gdzie mieszkańcy nie chcieli się zgodzić na budowę w ich otoczeniu tych masztów, pomagała tym ludziom walczyć o swoje prawa, brała też udział w transmisji tych ostatnich protestów rolniczych, gdzie w samym centrum była tych wydarzeń i też prosiła o wypowiedzi różnych czy posłów, którzy tam byli w okolicy, także to też jest wszystko na jej tam czy Facebooku, czy też wiem, że współpracuje z jakimś też Radiem Mir, bodajże, jak się nie mylę w nazwie. A to taka elegancka pani, która brała udział na różnego rodzaju protestach, tego Mir Dokładnie. prowadzi wiadomości. Miałem przyjemność spotkać tą rezolutną panią na jednym z protestów w Drohusku. Troszeczkę porozmawialiśmy. A powiedz no mi, pamiętasz, jak ta pani się nazywa? Tak jak mówiłem, no to mówię o naszej Wiolecie, tak, o Wiolecie Kopanie. A nie, to mówisz z redakcji Mir, tak? Wspomniałeś. Tak, no bo Wiola współpracuje z nimi również, także ona często transmituje dla tej redakcji. No bo wiem, że drogie panie się akurat kontaktują. No i jeszcze do tego ostatnio widziałam takie trio tych pań, proszę ciebie, trio tych pań Ja i niestety aż tak nie znam dokładnie wszystkich osób z tego kręgu, bo tak jak mówię, czas jest. Wiesz co, pada mi bateria w słuchawkach i muszę sobie zorganizować drugie z Spokojnie, Małgorzatą. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Patrzę, czy Małgorzata dołączy do nas, bo tutaj już miałem element, że mogłem dodać Małgorzatę, ale jeszcze jej nie słyszę, bo może gdzieś jest już w eterze, albo już jest za późno dla pięknych pań, a Małgorzata to jest osoba bardzo pracowita. Dlatego, jeśli pracuje, to może być zajęta. Spokojnie, spokojnie, ja jestem w trakcie nauki i się uczę się. Coś zepsułem, straciłem obraz, ale to chyba nic strasznego będzie, bo jakoś do tego obrazu jeszcze może wrócę. Aha, wróciłem do tego obrazu, dobrze. To ja chyba nawet będę wiedział, jak to teraz zrobić, bo już będę wiedział, jak pokazać stronę tą, którą mamy pokazywać. Pokazywać i tutaj ja mam taką stronę, proszę ja was, tutaj nie tą stronę. Tą stronę mam. Tutaj jest, jak wrócisz, to krzyknij, bo teraz nie będę widział, kiedy wrócisz, jeśli mnie słyszysz. A jeśli mnie nie słyszysz, to nie ma problemu. Nie ma problemu, to jakoś sobie poradzimy z tego względu. Tutaj na czacie ja kopiuj. Wkleję. Ale na czacie nie wkleję, dopiero pod programem wkleję. Dobrze. Tutaj mamy ten.
czat, muszę czat podłączyć i wkleić jeszcze do czatu. Jeszcze zrobimy w ten sposób zrobimy. Ja przepraszam Was wszystkich, bo tutaj jest naprawdę, naprawdę w moim wypadku dosyć trudno obsługiwać sprzęt. To jest mój pierwszy raz w takich układach, i dlatego testuję i właśnie się zastanawiam, jak ja to mam zrobić, żeby to było tak jak trzeba. Audycja leci na żywo, prawidłowo. Teraz wrzucę linka tutaj jeszcze na czacie do tej całej strony. I mam nadzieję, że to ktoś obejrzy. Tylko coś strasznie powoli ten internet mój chodzi, dlatego mam kłopoty. Na żywo. Wszystko tak strasznie powoli chodzi. Wklej. Aj tak. Mówisz, naprawiły się słuchawki. Niestety Małgorzaty mi się nie udało dodać, ale udało mi się, proszę ciebie, wrzucić link do czatu. Pod jakim to można pobierać. Spróbuję dodać jeszcze. Obrazu, kurczę, nie potrafię włączyć. Udało mi się włączyć. Aha, w ten sposób. Przechwytywanie obrazu zrobimy. Opera. Ruch dobrobytu i pokoju. OK. W każdym bądź razie tutaj wrzuciłem linka do tej całej strony. Strony nie mogę włączyć jeszcze, bo będę opowiadał. Zaraz o tej stronie opowiemy, bo tak przy okazji powiemy o listach, bo tak o dwóch paniach już opowiedziałeś. To może opowiesz o kolejnej z kandydatek. Tak, jeszcze z nami staje Ada Pawłowska, która obecnie jest na ukończeniu studiów. Bardzo młoda, energiczna osoba. Nie wiem, dobrze mnie słychać w tych słuchawkach? Świetnie. Ada jest tak bardzo, bardzo młodą, piękną kobietą i też bardzo się angażuje tutaj w te nasze sprawy, w organizację spotkań, też jest bardzo blisko ludzi. Jako studentka też pracowała właśnie jako z tego, co pamiętam, gdzieś, no niestety, w jakiejś korporacyjnej firmie, gdzie miała dużo kontaktu z ludźmi i to też jej na pewno pomogło rozwinąć się, gdzie ma no, bardzo dobry kontakt i umie też ładnie się zaprezentować No, w poprzednich wyborach również brała udział no, też dużo głosów w naszym mieście zdobyła. No, głównie podejrzewam młodych ludzi potrafiła przyciągnąć do siebie, bo wszystkim nam też zależy, żeby w naszym mieście, które no niestety wyludnia się, zatrzymać te młode osoby, a ona jest właśnie taką przedstawicielką, że
nagle kończy te studia i jak gdyby perspektyw w naszym mieście nie ma. Trzeba gdzieś wyjechać do większego miasta i żeby móc jakąś zdobyć dobrze płatną pracę i jakoś w tą przyszłość wejść w miarę normalnie, tak? A stąd po prostu, znając te bolączki, jest właśnie z nami i może też wołać tym głosem młodego człowieka o pomoc i dla tych rządzących dawać znać o sobie, że tacy ludzie są, że chcą zostać w Radomiu, tylko trzeba im zapewnić dobre miejsca pracy i jakiś rozwój, tak, a nie niestety to, co się na tą chwilę dzieje w naszym mieście, że obumiera, miejsc pracy dobrze płatnych nie ma i trzeba emigrować. A no tak, musimy troszeczkę dbać. Ja coś o tych emigracyjnych sprawach wiem, to wiem, jak to jest ciężko teraz młodzieży wyjechać. Sam mam dzieci w wieku tej studentki, bo z tą panią studiującą chyba też kiedyś miałem przyjemność porozmawiać kilka słów. I muszę powiedzieć, że młodzież mamy wykształconą i ogarniętą w tematach, więc w każdym bądź razie każdy z naszych kandydatów zasługuje na odrobinę uwagi. I co jeszcze możesz o swoim okręgu powiedzieć? Znaczy, co mogę powiedzieć? W naszym mieście jest 5 okręgów wyborczych i w każdym z okręgów nasz komitet wyborczy ma po 7 kandydatów na liście. No co, no do tej pory Radom jako miasto ponad 200-tysięczne miał 28 przedstawicieli w Radzie Miasta. No niestety teraz stracił status tego tak licznego miasta i będzie tylko 25 radnych. Także tych foteli radnych się o 3 zmniejszyło. Co, no każdy okręg ma jakieś swoje bolączki, bo w naszym mieście no, są różne zupełnie inne mają zabudowanie, tak, no bo to w niektórych okręgach są blokowiska, w niektórych są domki jednorodzinne. No także no, w każdym okręgu, każdy okręg ma jak gdyby swoje potrzeby, swoje jakieś tam problemy i w każdym z tych okręgów powstały właśnie grupy tych kandydatów na radnych, gdzie opracowywali po też konsultacjach z mieszkańcami program rozwoju dla każdego z tych okręgów. Prawda. Tak to Proszę wygląda. ciebie, żeby nie było, powiedz mi jedną rzecz, skoro już mówimy, bo tak, w pewnym okresie czasu Radom to był bardzo przemysłowe miasto i łucznik, i maszyny do szycia pod pozorem ciężkich tych tanków, czy jak one się tam nazywały, i prochownie różnego rodzaju, i amunicja myśliwska, i tym podobne produkty, i jeszcze odlewnia żeliwa, i jeszcze fabryka obuwia, i jeszcze coś innego. Co tam u was pozostało w Radomiu na tą chwilę, co chciałbyś odzyskać, uratować dla tych radomiaków, dla ludzi, bo to potężne miasto. Potrzebuje mnóstwo pracy, a z tego co ja wiem, to tam coś cienko i nawet w tej chwili nie mogą uruchomić dalszej produkcji, bo zabrakło im bawełny. No niestety, w naszym mieście było bardzo dużo zakładów. Ja jeszcze jako młody chłopak to pamiętam, gdzie tysiące ludzi o godzinie 15 wysypywało się na po skończonej pracy na miasto, gdzie były pełne autobusy, pełne tłumy ludzi. W naszym mieście, tak, to była i fabryka
właśnie bronił łucznik i tam też produkowali maszyny do szycia i to była ta tak zwana blaszanka i fabryka łączników i Radoskór, gdzie były produkowane buty. No multum tych zakładów, z czego praktycznie nic już nam nie zostało, bo wszystko, że tak powiem, zostało zaorane, sprzedane, zniszczone. No jednak nasi mieszkańcy to są bardzo pracowici i przedsiębiorczy ludzie no nadal jeszcze próbują coś, mimo tych trudnych warunków, jakie są stworzone w dzisiejszych czasach dla przedsiębiorców, próbują coś robić, tak? No jest jeszcze dużo takich zakładów, które no, głównie zajmują się obróbką metali, tak? To na tym myślę, że powinniśmy bazować w dalszym rozwoju naszego miasta, gdzie naprawdę dużo zakładów jest, które produkują podzespoły dla różnych zachodnich koncernów. Między innymi też jest taka tutaj firma, gdzie nawet dla tak zwanego, znaczy tak znanego, znanej firmy jak Boeing są wykonywane elementy. Czy fabryka WAG jest również u nas? No, należałoby tu też zacieśniać tą współpracę ze szkołami zawodowymi właśnie tych przedsiębiorców, żeby sobie wychowywać przyszłych inżynierów, pracowników, którzy by mogli no, w dalszym ciągu rozwijać no, to nasze miasto, tak? Na pewno też otwierają się jakieś perspektywy współpracy czy możliwości przez lotnisko, które tutaj wielkim wysiłkiem finansowym zostało stworzone i mam nadzieję, że są plany na to, żeby to lotnisko wykorzystać maksymalnie, żeby nie zostało zmarnowane. Tym bardziej, że no, dotychczasowe władze naszego miasta no, to długo by o tym mówić i no, nie potrafiły zadbać o to, żeby ściągnąć tutaj do nas przedsiębiorców. Ja nie chcę tutaj już puszczać tego dalej w eter, co było powodem, ale bądźmy dobrej myśli, że po tych wyborach, które już lada dzień będą, wreszcie obejmie władzę ktoś kompetentny. Mam nadzieję, że to nasz kandydat Robert Prygiel obejmie to stanowisko, fotel prezydenta i dzięki temu będzie mógł, zacznie to miasto się rozwijać tak jak należy, a nie pozostanie tak nadal w dotychczasowym no, takim zawieszeniu, bo to już 2 kadencje obecny prezydent jest prezydentem w naszym mieście, a no niestety przez 2 kadencje nie udało mu się jakichś tutaj większych czy nawet mniejszych wykonać działań pozytywnych dla Radomia. Także myślę, że i w trzeciej kadencji, jakby mu się udało pozostać na tym fotelu, to skoro przez 2 kadencje nic nie zrobił, to i w trzeciej na pewno też tak będzie. Aha, w takim razie to rozumiem. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo jesteście jako miasto, jako struktura, jesteście niemal centralnym portem przeładunkowym na chwilę obecną kolejowym w Polsce, w centrum Polski, bo chyba poza Radomiem nie ma takich struktur kolejowych. Czy coś pomyliłem? Z tego, co ja się orientuję, to raczej tak nie jest. No, rzeczywiście mamy połączenia tutaj z Warszawą. Udało się niedawno uzyskać właśnie, na tyle rozwinąć połączenie to Radomia z Warszawą, gdzie bardzo dużo ludzi dojeżdża tam do pracy. Ale raczej no, u nas w tym, jeżeli chodzi o jakieś przeładunki, czy to
Z tego, co ja się orientuję, to nic takiego tutaj się nie dzieje z tego, co ja. Także na pewno to w tym zakresie, w tym obszarze należałoby jeszcze bardziej rozwinąć właśnie te, jeżeli chodzi o zaplecze też, czy przeładunkowe, tutaj kolejowe, żeby też połączyć tutaj linią kolejową z tym lotniskiem. Być może udałoby nam się to zaplecze cargo stworzyć, także jak najbardziej jest taka perspektywa i są możliwości, tylko że no ktoś musi się tym zająć, tak? Muszą być tutaj w naszym mieście fachowcy, którzy umieją rozmawiać w obcych językach, którym się chce pracować i którzy chcą tutaj sprowadzić jakieś firmy dodatkowo, żeby mogło to nasze miasto się rozwijać. A powiedz mi jedną rzecz, bo to tak rozmawiamy, rozmawiamy, opowiadamy sobie takie, wiesz, ważne rzeczy. Wiadomo, jeżeli jakaś struktura od 10 lat rządzi, przynajmniej od 30 lat, jakaś specjalna ekipa na specjalnych promocjach, to wiadomo, że dla kilku osób, jeśli weźmiecie się do roboty, będzie bardzo ciężko. Wiadomo, że nie zrobicie wszystkiego i nie oczekuję, że cokolwiek będziesz obiecywał w imieniu ludzi, że coś podejmiecie i zrobicie. Po prostu wiem, że postaracie się. Jakie są szanse, że spojrzycie na te, że spojrzycie na te ręce tak, by się po prostu bali. Jakie przewidujesz możliwości? Jakie są możliwości? Może zorientowany jesteś, żeby dotychczasowi nasi przedstawiciele czuli wasz oddech na plecach. Znaczy się, oni już czują oddech na swoich plecach. Już myślę, że stworzyliśmy taką strukturę w naszym mieście, gdzie wbiliśmy klina pomiędzy te dwie znane partie. Tutaj doszliśmy do porozumienia, no, nasunęły się nam takie wnioski po wyborach parlamentarnych, że no niestety ta matematyka wyborcza, jaka jest, to niestety wiemy, że szanse na zaistnienie mają tylko jakieś potężne partie, tak, czy organizacje. Stąd udało nam się stworzyć takie porozumienie właśnie trzech organizacji, gdzie właśnie my jako Ruch Dobrobytu i Pokoju wraz z bezpartyjnymi samorządowcami założyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa. No i udało nam się właśnie później jeszcze podczas kolejnych rozmów właśnie tutaj z drużyną Roberta Prygla dojść do tego porozumienia, że w te trzy ugrupowania stworzyliśmy takie no dosyć mocne i prężne właśnie ugrupowanie, gdzie pod wspólnym szyldem Roberta Prygla idziemy do tych wyborów, tak? Co pozwoliło nam, no myślę, że przy dobrych wiatrach, a wszystko na to wskazuje, dzięki naszej tutaj pracy wspólnej i determinacji i wyjściu do ludzi, myślę, że są spore szanse, że będziemy w drugiej turze z naszym właśnie kandydatem na prezydenta. No i myślę, że też uda nam się zdobyć co najmniej kilka mandatów radnych. Także będziemy tutaj znaczącą taką siłą polityczną w naszym mieście. Chociaż no, nikt z nas politykiem nie jest w tych ugrupowaniu. Jesteśmy wszyscy bezpartyjni, jesteśmy takim przekrojem społeczeństwa nie wiem, powiedzmy, tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, czy nasza koleżanka studentka, czy są nauczyciele, są lekarze,
prawnicy, no tak naprawdę wielu przedsiębiorców, sportowców, także każdy coś może jakiegoś kandydata sobie, że tak powiem, wytypować i ewentualnie poprzeć go w tej drodze, w tych wyborach nadchodzących, prawda? Także jesteśmy dzięki temu, że wyszliśmy do ludzi w samym naszym okręgu, w moim okręgu, w którym ja startuję, gdzie jest kilka dzielnic naszego miasta, to zorganizowaliśmy już, powiedzmy, takich 3,5, powiedzmy, spotkań właśnie z mieszkańcami, a jeszcze chcemy jeszcze jedno, właśnie w piątek też już mówiłem o tym, zrobić jeszcze jedno spotkanie z jeszcze jednymi mieszkańcami z dzielnicy. Także no, ludzie potrzebują takich spotkań, bo no, obecna władza ogranicza się gdzieś tam do funkcjonowania w przestrzeni gdzieś tam medialnej, facebookowej, a tak naprawdę ten kontakt z ludźmi mają bardzo ograniczony. A tutaj ludzie są głodni, bo tak naprawdę spotkań z takimi kandydatami, bo chcą ich poznać, co oni mają do zaoferowania. I czy w ogóle potrafią stawić czoła spotkaniu z ludźmi, którzy często mają naprawdę duże problemy, gdzie unikają ich ci politycy od wielu lat, gdzie no nie chcą się zajmować tych ich problemami, może nie to, że nie chcą, tylko no nie wiem, zajmują się innymi rzeczami, tak? A czas biegnie nieubłagalnie, tak? I nawet mieliśmy tu takie spotkanie, dlaczego mówię i pół, a nie pełne, bo generalnie zawsze spotykaliśmy się w jakimś miejscu, powiedzmy, zadaszonym, gdzie mogliśmy spokojnie usiąść, porozmawiać, a tutaj spotkaliśmy się z ludźmi po prostu typowo na ulicy, gdzie chcieli nam pokazać warunki życia, w jakich przyszło im właśnie funkcjonować, gdzie 200 dni w roku utrzymuje się woda w ich okolicach zabudowań na ulicy, gdzie po prostu tak naprawdę zamiast samochodów to chcą sobie kupować już kajaki, tak, mogli poruszać się między sąsiadami. Także no to takiego typu to są problemy i miasto przez 9 lat nie potrafiło pomóc tym ludziom, żeby odwodnić jakoś te tereny, a to nie są tereny zalewowe, gdzie mamy w pobliżu jeziora czy morze, no bo niestety Radom nie leży nad morzem, a po prostu z pobliskich gdzieś tam pól zbierają się te wody gruntowe i brak właściwego melioracji tego terenu, no powoduje właśnie takie problemy. A gdzie to ta woda, takie mówisz, zalewy się robią? Przepraszam, z tej strony jadąc od Lublina to dosyć wysoko jest. Wichrowe Wzgórza dosyć wysoko jest. No, zostaje tylko ta jedna biedna rzeczka w stronę Warszawy, jak się jedzie. Nie, to są właśnie tereny, to jest taka dzielnica Radomia, Nowiny Malczewskie, to są tereny w stronę miejscowości Skaryszew, a dalej Iłży, Rzeszowa, czyli tutaj właśnie bardziej na południe. Także tak to wygląda. Mówisz, wydobie oszczędności elektryczności, ludzie będą pływać sobie łódeczkami. No tak, to tak się może zabawnie to wyglądać. Jest nakręcony z tego materiał, są TikToki też wrzucone w przestrzeń publiczną, gdzie właśnie pokazane są, jest to nasze spotkanie z mieszkańcami, gdzie też ludzie się wypowiadają na ten temat i gdzie fajnie jest pokazane, jak przejeżdża samochód, rowerzysta, no i mieszkaniec odpowiednim obuwiu, żeby mógł się po prostu przemieszczać. Także no tak to wygląda. To tak, także proszę pana, Radom praktycznie już omówiłeś częściowo, bo to się nie da wszystkich tematów powiedzieć,
A po prostu, jeżeli będziesz robił taką metodą, jak robi to pan Maciej Maciak, pokazać, że niech wszyscy wiedzą, niech wszyscy widzą, niech idą do tych polityków, którzy tego. Ja już wiem, gdzie ty mieszkasz i do ciebie pójdę, będziesz źle rządził. I o to właśnie chodzi, żebyśmy mogli realizować to, co mamy realizować, tak? Dokładnie tak. A tak naprawdę te potrzeby mieszkańców to nie są jakieś, powiedzmy, luksusy czy wzięte z kosmosu jakieś zachcianki, prawda? Tylko tak naprawdę ludzie pragną przyziemnych rzeczy, no powiedzmy. Prąd, woda, gaz. Tak. No już pomijam już te rzeczy, ale powiedzmy chodnik gdzieś wzdłuż ulicy, żeby mogły się bezpiecznie przemieszczać, czy dzieci idące do szkoły, czy gdzieś na spacer, czy matki z dziećmi. Niektóre dzielnice też mają bardzo zaniedbane place zabaw lub w ogóle ich nie mają. No i także to nie są, myślę, jakieś ogromne koszta dla miasta, a ludziom tego brakuje. Takich po prostu przyziemnych rzeczy. Także no, to tak naprawdę to wiele takich potrzeb to wynika właśnie z takich spotkań, no, które są konieczne i gdzie można wysłuchać tych ludzi, gdzie można z nimi porozmawiać, czego im brakuje, co by chcieli zmienić. I naprawdę te rozmowy są bardzo budujące i też cieszą, że ludzie się interesują, że chcą, że jeszcze nie mają dosyć, pomimo tak naprawdę czasami wielu lat zapomnienia niektórych dzielnic, bo też się słyszy takie rzeczy od tych ludzi, że o nas to już zapomnieli. Po prostu jesteśmy zapomnianą dzielnicą, pomimo upominania się częstego, tak jak o już tych wspomnianych nowinach malczewskich, nikt przez szereg lat nie potrafił im pomóc. Także no to jest takie smutne, ale też mam nadzieję, że jeżeli by nam się udało wejść do tej Rady Miasta i przejąć te obowiązki niektórych radnych, to myślę, że no bo też wiadomo, nasze to ugrupowanie ma jakieś tam plany. No przede wszystkim musimy też poznać te problemy finansowe naszego miasta, które są no bardzo, jest mocno zadłużone. Nasze miasto musimy no to poznać i przede wszystkim później wyjść też, bo to w ogóle nie zostało też jak gdyby przez obecne władze poruszone, pozyskiwanie funduszy na rozwój tego miasta, bo po prostu nikt się tym nie zajmuje, tak? Teraz twierdzą nasi kontrkandydaci, że wreszcie ich rządy i rządy w Warszawie to są te same ugrupowania i dzięki temu zaczną te pieniądze płynąć. Także, bo tak to zawsze było, albo PiS, albo PO i ciągłe kłótnie i ludzie już mają tego po prostu dosyć, dlatego myślę, że już trzeciej kadencji nauczeni doświadczeniem nasi wyborcy nie popełnią tego błędu, zaufają nam jako bezpartyjnym, nieuwikłanym w żadne po prostu zaszłości, dadzą nam ten mandat zaufania i będziemy mogli zacząć rozwijać to miasto. Oczywiście po uprzednim poznaniu tych wszystkich nie do końca jeszcze poznanych długów naszych, ale i tak to bardzo tragicznie wygląda, bo miasto jest naprawdę bardzo kolosalnie zadłużone. Doskonale sobie. O, coś mnie słychać po dwa razy. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że tak może być, że tak może być z tymi długami ciężko. Wracając tak, omówiliśmy dopiero trzy panie, tak? Omówiliśmy.
panią Pawłowską, panią Maciś Ciaszczyk, panią Kopanię. I kto tam jeszcze? A, Tak, wspominałeś. no i Violetę, tak. No i to są praktycznie wszyscy nasi kandydaci. No jest jeszcze pani Ewa Wijatkowska, która również jest przedsiębiorcą. Ona też pracuje jako trener taki personalny i też prowadzi właśnie taki klub zdrowego żywienia. Także no, Ewa też jest, że tak powiem, od nas kandydatką z jednego z okręgów, tak. Również brała udział w poprzednich naszych wyborach do parlamentu. Super. Posłuchaj, jeszcze powiedz mi w takim razie, póki siedzimy, póki mówimy o Radomiu, proszę ciebie, to jak trzeba głosować, żeby nie popełniać błędu na wybraną osobę, na grupę osób, na numer z listy, na cokolwiek? No jak trzeba głosować? No przede wszystkim trzeba świadomie głosować, tak? Ja jak dotychczas nie za bardzo się orientowałem, no jeszcze parę lat wstecz, na kogo głosować. Pytałem o ludzi, szukałem jakichś informacji. Wiadomo, w tym gąszczu gdzieś internetowych reklam, no to trudno jest znaleźć właściwego kandydata. Dlatego no tutaj trzeba najlepiej głosować, no wybory samorządowe właśnie. To jest, głosujemy na ludzi, których znamy, którzy coś najlepiej osiągnęli w życiu, coś pokazali, że są pracowici, że nie urodzili się jako polityk i taką mają historię życia. Także trzeba głosować na osoby pracowite, które coś najlepiej osiągnęły w życiu, coś pokazały swoją pracą i postawą, że są warte dla społeczeństwa, jak to pan Maciej, też nasz lider, mówi, że najlepiej się całe życie zachowywać porządnie i wtedy nikt nam nie będzie miał nic do zarzucenia i będzie mógł zaufać, tak? No bo jeżeli ktoś się całe życie prowadził właściwie, no to prawdopodobnie dalej będzie również podążał właściwymi torami, tak? A na pewno osoby, które już, że tak powiem, pełniły takie funkcje publiczne, jeżeli nic w swoim życiu, jeżeli nic podczas swojej kadencji nie wniosły dla rozwoju miasta, dzielnicy, no to prawdopodobnie już nic nowego się i lepszego nie wydarzy z ich strony, tak? Także no myślę, takie osoby trzeba im już podziękować, żeby odeszły na zasłużoną czy niezasłużoną emeryturę, czy w niebyt, w niepamięć. To niech spróbują pracy na rynku, tak jak my musimy się borykać, normalni ludzie, nie gdzieś tam w państwowych, dobrze płatnych posadach, tylko no niestety tworzyli nam takie warunki funkcjonowania, no to niech sami się też w nich odnajdą. Być może to będzie dla nich też jakieś doświadczenie, co pozwoli im w przyszłości inaczej na to wszystko spojrzeć i być może zrehabilitować się po takim zimnym prysznicu i zejściu na ziemię, tak? Jeszcze, bo No. tak się nie skoncentrujesz. Ja to przerywam w najmniej oczekiwanych momentach, proszę ciebie. Ja nie jestem fachowym, jak to się mówi, pytającym. Ja będę pytał po chłopsku, co i dlaczego. Powiedz mi jedną rzecz. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Bo przeważnie, jak patrzę na różnego rodzaju polityków, jakby tu powiedzieć, z różnych okolic, z różnych źródeł, wszyscy język twardy, mocny, taki powiedzmy super budowlany język. Jakim cudem unikasz takiego języka?
Powiem tak, ja do niedawna przez wiele lat prowadziłem warsztat samochodowy, ale od niedawna też, no równolegle również, ale od niedawna już też pracuję w szkole jako instruktor, jako nauczyciel zawodu, gdzie no, nie używa się takiego języka, o którym mówisz, tylko no, trzeba, że tak powiem, do młodzieży mówić normalną, poprawną polszczyzną. Stąd dla mnie to nie jest żaden problem, żeby jak gdyby starać się nie używać jakichś tam słów nieodpowiednich, prawda? No to zresztą ja nigdy na co dzień nie używałem też jakichś takich niecenzuralnych słów, czy nie nadużywałem, bo nie mówię, że zupełnie nie. Także to nie jest jakiś tam z tym problem. Przynajmniej dla mnie. I tak to wygląda. No, myślę, że z tym to jest najmniejszy jak gdyby problem. Ale czasami no, niektóre rzeczy trzeba nazwać po imieniu i czasami trzeba również się schylić do takich rzeczy. Także to tak jak jesteśmy ludźmi i nic co ludzkie nie jest nam obce. Także nie ma to też wiadomo tutaj się fałszywie mówić, że jest inaczej, tak? Tylko no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu i czasami to niestety wymaga takiego języka ostrzejszego, tak? Ja Czyli przepraszam, że się tak kręcę, ale też i zaczynam bateria w telefonie mi padać i muszę sobie tutaj zapewnić źródło zasilania. ale Tak. nic się nie przejmuj, jeżeli chodzi o eksperymentalny wieczór, to nasz eksperyment, proszę ciebie, działa prawidłowo, bo podsłuchuję na podsłuchu, czy to wszystko słychać, to co my mówimy, słychać i widać. Chyba nam się uda. W przyszłości mamy już uruchomione źródło komunikacji. Dodatkowe źródło komunikacji będzie. Tym bardziej, że z komunikacją dosyć ciężko bywa. Normalną komunikacją, bo zawsze ktoś się trafia, jakiś przemądrzały, który znajdzie rozsznurowaną sznurówkę. No tego się niestety nie uniknie. Tacy są ludzie. Każdy ma różne etapy rozwoju w swoim życiu no niestety tak, tacy są ludzie. Trzeba umieć jak gdyby się w tym odnaleźć i nie mówię, że to jest łatwe, bo wielu ludzi też i nas atakuje i krytykuje gdzieś na tej przestrzeni publicznej. No najczęściej są to zagorzali zwolennicy naszych przeciwników w tych wyborach, gdzie nie hamują się i dokuczają nam no, dosyć mocno. Dlatego no, należy się na to jak najbardziej uodpornić. Ja wiem, że to jest trudne, no bo ja staram się i tak jak już mówiłem wcześniej, na wstępie być uczciwym człowiekiem i nie szukam nigdzie zwady i zawsze staram się być w porządku wobec innych ludzi, ale mimo to nie takie moje postępowanie nie, że tak powiem, nie daje mi mandatu do tego, żeby mnie atakować, tak? No bo tak naprawdę tylko z racji tego, że się odważyłem wystartować, że jestem w tej drużynie, w takim układzie tutaj sił, które stworzyliśmy, no to już wystarczy, żebym był obiektem do jakiejś krytyki, do jakichś tam no, różnych takich nieprzyjemnych rzeczy, których no, nie chciałbym tu teraz też mówić, bo to nie o to chodzi, żeby się użalać, tylko no mówię, no takie rzeczy się zdarzają, no i To znaczy, tego się nie uniknie. No. widzisz, ja ci mogę powiedzieć, ja po prostu spotykam się z wieloma osobami tego typu pokroju i po prostu ja mam pewien sposób na tych ludzi. Do jednych wystarczy powiedzieć, słuchaj,
Nie rozmawiam z tobą na te tematy. Chcesz konkretne tematy? Masz telefon do tego i tego człowieka. Dzwoń do niego i rozmawiaj z nim twarzą w twarz. A nie rób kichy w publicznym miejscu. Tak, nie mam problemu z niektórymi ludźmi, no ale są ewidentnie jednostki, które mają cel bezmyślnie i nieraz mówię, daję fragment czy coś, zresztą wycinałem któregoś razu z rozmowy od pana Maciaka fragmenty, bo ktoś wyciął pół zdania i wrzuca, a bo Maciak powiedział to i tamto, więc wyciąłem całą myśl, jaką zrobił Maciak, tak powiedział, ale czytaj całość, a jeśli nie umiesz czytać całości, to się nie łap za słowa, czytaj od początku do końca i wtedy wyrażaj opinię. Chłopak przepadł, nie pojawia się i już nie z tego, nie pisze. No takie rzeczy się niestety zdarzają, to tak jak już mówiłem wcześniej, no pewnie ja też miałem taki etap w życiu, że obserwowałem i wytykałem komuś błędy, gdzieś tam wyraz czy kilka wyrazów wyrwanych z kontekstu dawały mi prawo do tego, żeby kogoś skrytykować czy obrazić, a wiem, że no nie tędy droga, tak? No niestety tak jest ten świat skonstruowany, że ktokolwiek czy cokolwiek za co by się nie wziął, to tak jak jest takie też powiedzenie, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. I nie wiem, myślę, że tym spostrzeżeniem będę musiał zakończyć już tutaj swój wywód, bo też nie ukrywam, że mam jeszcze jakieś tutaj zajęcia, a niestety rano muszę być rzeźki, stawić się w pracy, tak? Bo niestety po południu również jeszcze są ostatnie dni kampanii, gdzie jeszcze mamy intensywne spotkania z mieszkańcami i tak jak mówię, jeszcze musimy rozpropagować zaproszenia na piątkowe wydarzenie, kiełbasę wyborczą. Ale czekaj, dwa dni ciszy. Sobota i piątek. Nie, piątek do 24, czy do 00 jeszcze można agitować, a dopiero od północy jest cisza wyborcza. Czyli mamy dodatkowo, bo ja już się martwiłem, że w piątek nic nie będzie można, to jeszcze do piątku może nam się uda zrobić takich parę minut, bo dzisiaj nie zdążyliśmy poruszyć wszystkich tematów, poruszyliśmy tylko czubek góry lodowej, bo jak weszliśmy do Radomia, to potężne miasto, a gdzie moje okolice lubelskie i Chełm i gdzie są inne okolice naszych tych Puławy, gdzie mieliśmy dzisiaj poruszyć, no moja wina, bo ja pewne rzeczy źle zrobiłem, nie potrafiłem tego uruchomić, no po prostu nie potrafiłem uruchomić. Przez cały wieczór mordowałem się i coś mi nie wychodziło. Niestety nie wszystko potrafię. To tak na szybciutko, proszę ciebie, żeby nie tego. Przypomnij wszystkich ważnych ludzi, którzy muszą być powielani do wyborów, do niedzieli, żeby każdy pamiętał, kogo na liście ma spotkać. To nie jest takie łatwe. Wszyscy nasi kandydaci są wartościowi i wiadomo, że najbardziej nam zależy na tym, żeby ludzie, czyli nasi przyjaciele, przyjaciółki z Ruchu Dobrobytu i Pokoju osiągnęły ten sukces, ale również z pozostałe osoby, no nie mogę o nich nie powiedzieć, bo to też są naprawdę bardzo pracowici, uczciwi ludzie, którzy chcą wnieść coś do naszego miasta i no musiałbym tutaj wymienić wszystkie 35 osób, żeby być uczciwym, bo także to nie jest takie po prostu zero-jedynkowe to wszystko. To ja nie wiedziałem, że jest aż 30 parę osób, no to dopiero. No niestety, tak jak mówiłem na wstępie, mamy 5 okręgów w naszym mieście Radomiu, 7, pełna obsada list, to jest 7 osób w każdym okręgu, czyli to daje nam właśnie te 35 osób, z czego do rady może wejść 25. No niestety nie
nie jestem aż takim optymistą, żeby to była pełna obsada z naszego komitetu, ale to nawet dla higieny by było niezdrowe, żeby po prostu jedno ugrupowanie miało swoich przedstawicieli w Radzie, ale no tak to wygląda. Także no, mówię, uczciwość tutaj z mojej strony wymaga, jeżeli już miałbym wymieniać, to musiałbym wymienić wszystkie 35 osób. Rozumiem, ja wiesz, ja po prostu zostałem teraz miło zaskoczony. Ja myślałem, że no kurde, wielkie miasto. Wymieniliśmy tutaj kilka osób, 2, 4, 5, 6, w zasadzie 7 nazwisk się tylko imion przewinęło, nie nazwisk, nazwisk jeszcze nie powiedziałem, 7 imion się przewinęło praktycznie, myślę, troszkę mało, to myślę, te 7 imion szybciutko wymienisz, prawda, i tego, i będzie fajnie, a ty mówisz 35 osób, to jednak nasze szanse ruchu ludzi, dobrobytu i pokoju rosną wprost proporcjonalnie do ilości osób. No brawo, brawo. Cieszę się. Słuchaj, to tak, jeszcze trzy informacje. Trzy informacje będą potrzebne, proszę ciebie. Pierwsza informacja, coś tu mi się poprzełączało. Oj, dobrze jest. Trzy informacje. Musimy wspomnieć szybciutko główne osoby z Puław i główne osoby z Włocławka i główną osobę z Lubelskiego. Z Włocławka wiadomo, Maciej Maciak. Tak, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi, ja byłem na konwencji pana Macieja Maciaka, całego ugrupowania, ale no, pan Maciej Maciak jest kandydatem na prezydenta, tak? Ale tam jest podobna sytuacja jak w Radomiu. Tam jest bodajże też 4 albo 5 okręgów, już nie pamiętam dokładnie, i w każdym z tych okręgów też jest bodajże po 5 czy 7 osób, czyli to jest podobna ilość osób. Ja nie pamiętam ich wszystkich i nie mam w głowie, musiałbym też tą listę gdzieś tam odszukać. Te listy są ogólnodostępne, czy na właśnie na stronie Wybory Samorządowe 2024. Można sobie wejść, tam jest piękna mapa i można sobie w każdej chwili wejść i są poszczególne ugrupowania wymienione. Ja nie jestem w stanie tych wszystkich osób wymienić, a one wszystkie, naprawdę konwencja we Włocławku to było no, wspaniałe wydarzenie. Każdy z kandydatów miał coś do powiedzenia i naprawdę ja tam siedziałem z zapartym tchem, bo każdy z nich coś naprawdę miał jakieś ciekawe pomysły i naprawdę reprezentował sobą że jest wartościową osobą, której można zaufać w nadchodzących tych właśnie wyborach, że coś chcą zrobić dla Włocławka i każdy z nich naprawdę przydałby się w tej radzie. Jeżeli chodzi o przyjaciół z Lublina, no to tutaj najbardziej kompetentną osobą by była czy Agnieszka, czy Małgorzata, no bo ja też no, z siłą rzeczy nie jestem w stanie wszystkich kandydatów od nich wymienić, chociaż oczywiście my bardzo blisko współpracujemy, ale to też jest z mojej strony raczej niemożliwe. To należałoby właśnie poprosić no, dziewczyny, bo one najlepiej to by uważam zrobiły. A myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy poruszyć, to no bo wiadomo, tutaj ta kampania samorządowa dobiega końca, ale musimy mieć to z tyłu głowy, że za chwilę jeszcze nie, to nie koniec maratonu wyborczego i za chwilę będą wybory do Europarlamentu, a już mamy założony komitet wyborczy właśnie wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, gdzie mam tutaj właśnie zostałem
została mi powierzona przez naszego lidera no, ta bardzo odpowiedzialna no, funkcja pełnomocnika wyborczego, gdzie zarejestrowaliśmy wraz właśnie z przyjaciółmi w Warszawie ten komitet, gdzie dziękuję też wszystkim za sprężenie się i zebranie tego wymaganej ilości podpisów do potrzebnej do rejestracji tego komitetu. I musimy pamiętać, że żebyśmy mogli wziąć udział w tych wyborach, sama rejestracja komitetu nie wystarczy. Musimy zebrać co najmniej 10 tysięcy podpisów w każdym okręgu wyborczym, gdzie tych okręgów wyborczych w naszym kraju jest do Europarlamentu jest 13. I 10 tysięcy to jest wymagana ilość podpisów, ale to jest niestety za mało, tak? Musimy zebrać tych podpisów z dużą górką, bo nauczeni doświadczeniem, że właśnie w Państwowej Komisji Wyborczej podczas weryfikacji tych podpisów jest bardzo dużo odrzuconych podpisów. I naprawdę czasami to są błahe powody, chociażby właśnie przy rejestracji komitetu, gdzie byłem obecny przy sprawdzaniu tych podpisów. Każdy jeden podpis był weryfikowany, PESEL wrzucany w komputer i weryfikowane, czy dana osoba ma prawa wyborcze, czy adres podany właśnie w tej liście jest zgodny z rejestrem wyborców i naprawdę czasami wystarczyło, że ktoś mieszka powiedzmy w domku jednorodzinnym, gdzie adres ma powiedzmy zupełnie teraz przypadkową ulicę podaje powiedzmy Piękna 1 i w rejestrze wyborców jest przez jeden, choć to jest domek jednorodzinny i nie ma więcej mieszkań niż jedno, ale jest jeden przez jeden i jeżeli ktoś podał tylko, że to jest Piękna 1, to już był niepełny adres i to było podstawą do odrzucenia tego po prostu podpisu. I około z tego co pamiętam, około 30% podpisów zostało nam nie odrzucony, tak, także no i tak mieliśmy sporą górkę, ale na szczęście udało nam się to zarejestrować, ale tutaj jeżeli mamy 10 tysięcy podpisów do zebrania, to tak naprawdę musimy minimum 30% więcej tych podpisów zebrać, bo wiadomo, weryfikacja jest skrupulatna i dobrze by było te podpisy mieć z dużą, dużą nawiązką. Jest to, no, te okręgi wyborcze są dużo większe niż do wyborów parlamentarnych. Stąd, no, myślę, że powinno nam się bez problemu udać zgromadzić te podpisy, chociaż to, no, naprawdę wymaga bardzo dużo pracy i zaangażowania. Ja prowadząc tą kampanię swoją samorządową również ciągle poruszam się z kartką i każdą napotkaną osobę proszę o wpis. Choć tak jak mówię, no nie mogę się w pełni zaangażować ze względu na to, że mam też no swoją tą kampanię, ale też wszystkich proszę i uczulam na to, że no, żebyśmy mogli jakiś głos rozsądku wprowadzić do tej przestrzeni publicznej, politycznej, no to musimy tego wysiłku dokonać, dać z siebie wszystko, żeby te podpisy zebrać, żeby ten głos rozsądku trafił do właśnie do tego Europarlamentu, gdzie ludzie, którym możemy zaufać, będą realizować i mówić o naszych potrzebach i naszych problemach, a nie o gdzieś tam ludzi zza oceanu. Okej. Na dzień dzisiejszy nie będę już przeciągał, bo rozumiem, że jesteś zajęty. Tutaj na czacie wrzuciłem linka do strony KWWRDIP.
Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju.pl. I to jest ten link. Na tym linku można wejść. Podstawowe rzeczy można zobaczyć. Można pobrać taką listę, jak ja tutaj mam komplet i zacząłem już zbierać podpisy. I tutaj taką listę sobie pokażę. Może będzie to widać. Pobrać stąd. W każdym bądź razie coś takiego, mam nadzieję, że to będzie widać. Można pobrać taką listę i tutaj tylko, jeśli ty możesz to opowiedzieć, musi być napisane imię i nazwisko. Tak, imię i nazwisko. Jeżeli są dwa imiona, to dwa imiona muszą być koniecznie, bo tak jak mówiłem już o tym adresie przykładowym, to tak samo jest z imionami. Jeżeli ktoś ma dwa imiona, muszą być koniecznie dwa imiona. I dokładny adres. Musi być miejscowość. Nie wystarczy sama ulica, bo wiadomo, no powiedzmy, zbieramy w Radomiu. Wiadomo, że jesteśmy w Radomiu, ale to wiemy dzisiaj, teraz, w tej chwili. A za chwilę, jak te podpisy zbierzemy, to jest, powiedzmy, że jak już jesteśmy przy Radomiu, no to okręg wyborczy numer 5 to jest właśnie Obwarzanek Warszawski, tak zwany. To, czyli to jest całe praktycznie województwo mazowieckie, wyłączając właśnie Warszawę. I wtedy, jak te podpisy będziemy składać do weryfikacji, no to już niekoniecznie będzie wiadomo, że były w Radomiu, no bo mogą być równie dobrze z Siedlec, czy z Ostrołęki, czy tam z innego zakątka naszego województwa ogromnego, mazowieckiego. PESEL wiadomo, o co chodzi. PESEL musi być cały taki, jak jest w dowodzie. Kolejna rubryka, data udzielenia podpisu, to jest dzień, w którym się podpisujemy. Poparcia, tak. No. I podpis własnoręczny, bo ja proszę ciebie, zrobiłem tak, ja dostałem podpisy, jedne są imieniem i nazwiskiem podpisane, a inne są parawką. Czy ja popełniłem błąd? Myślę, że z tym to akurat nie ma problemu, tylko no to musi być podpis osoby, która po prostu to poparcie nam wyraża, tak? No bo tak jak mówię, można to, nie wiem, starszej osobie, czy po prostu innym ludziom, którym może nie mają możliwości, chęci, no to można wpisać za nich te wszystkie dane lub brzydko piszą, a wkładają tylko swój podpis, tak? Także najlepiej to można w ten sposób mieć przy sobie twardą podkładkę i można za kogoś wypełnić wszystkie rubryki oprócz podpisu. Podpis musi być oryginalny osoby składającej to poparcie. Także no tak to wygląda. I mówię, proszę pamiętać o wszystkich kompletnych danych. No, tak jak mówiłem. Ostatnie ważne pytanie, bo to jest bardzo istotne. Każda z rubryk ma numer porządkowy. I czy mogę każdą listę zaczynać od numeru 1, bo jeżeli ja oddam... Tak, oczywiście. Można każdą listę zaczynać od początku, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu nie bawić się w kolejność nie, na trzech, czterech nie, stronach. Nie, bo to jest dodatkowe jak gdyby utrudnienie, problem, a to nie jest najistotniejsze, uważam, i z tym jak gdyby nie zarejestrowałem jakichś tam problemów, żeby ta liczba porządkowa miała jakiekolwiek znaczenie. Także jeżeli każda lista można uznać, że jest autonomiczna i na niej po prostu wypełnić od 1, tam nie pamiętam, właśnie, czy ich jest 11 czy 12. Właśnie do tego zmierzam, już cię nie będę dręczył dzisiejszego, że ewentualnie jedna strona będzie źle wypełniona, to odpadnie tylko jedna strona, która nie będzie zakwalifikowana, bo będzie część nazwisk zamazana lub coś innego, odrzucą całą stronę. I nie będzie problemu, że będzie brakowało numeracji gdzieś tam w tym, tak? Powiem tak, ja uczestniczyłem podczas liczenia głosów i sprawdzania w jednym z oddziałów właśnie Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie
Komisja jedynie organoleptycznie sprawdzała te podpisy, nie wrzucała je na tak zwany bęben, gdzie po prostu każdy jeden podpis był weryfikowany, ale przy rejestracji komitetu, teraz do Europarlamentu, każdy jeden podpis był weryfikowany pod takim względem. Także to trudno mi powiedzieć, jak będą weryfikowane te podpisy, no bo to każdy, że tak powiem, każde województwo ma swoje oddziały i swoje jakieś tam doświadczenia i swoje jak gdyby możliwości, ale trzeba się liczyć z tym, że mogą i pewnie będą do tego dążyć, że każdy jeden podpis będzie weryfikowany. I myślę, że nie ma takiej możliwości odrzucenia całej karty, jeżeli jest tam określone 2, 3 czy 5 podpisów czy zamazanych, to odrzucają tylko jeden podpis. No, no nie mogą nas tak karać za, no, za jakieś, nie wiem, niechlujne wypełnienie, prawda, pewnej części listy. No, no, wiadomo, no, to jest trudna praca, zbieranie tych podpisów i myślę, że komisja to też rozumie, że no, mogą się zdarzyć jakieś tam problemy i myślę, że aż tak nie są złośliwi. Fakt faktem, że są na pewno bardzo skrupulatni, ale myślę, że aż takich złośliwości z ich strony nie będzie i tak naprawdę czasami mówiły te panie, że o, tu jest nieczytelne, ja nie mogę się doczytać, ja nie wiem, co tu jest napisane. No to ja mówię, proszę pani, proszę pokazać, ja to odczytam pani bez problemu. No i podchodziłem i tak naprawdę sam się nie mogłem doczytać, czyli ktoś to tak napisał. No nie mówię, że złośliwie czy świadomie, tylko widocznie miał taki charakter pisma, no, że po prostu no, nie było możliwości odszyfrowania nazwiska, powiedzmy. Ostatnia kwestia, bo to dosyć ważna, bo ja muszę też wiedzieć, proszę ciebie, komu przekazujemy podpisane listy i kiedy przekazujemy listy? Na razie zbieramy podpisy, nikomu nic nie przekazujemy, dopóki nie będzie rzetelnej informacji od naszego lidera, co dalej robimy. A te informacje na bieżąco będą podawane. Na razie zbieramy i trzymamy te podpisy, nikomu nie przekazujemy, bo nauczeni doświadczeniem z poprzednich wyborów, że to jest łakomy kąsek dla no, przeciwników czy ludzi, którzy nie zależy na dobru naszych obywateli, Polaków i no wiadomo różne, jak to wszędzie bywa, no, pomijajmy już te kwestie. Nikomu na razie nic nie przekazujemy, zbieramy skrzętnie te podpisy. Przyjdzie czas, gdzie będą w każdym województwie będą koordynatorzy wyznaczeni na naszej stronie. Te informacje będą w odpowiednim czasie umieszczane, przekazywane na bieżąco, także no, trzeba wiadomo być obserwować naszą stronę, czy programy pana Macieja, czy będą też komunikaty podawane właśnie tak, jak są właśnie na tej stronie, jak tam widzicie, są już 3 zamieszczone komunikaty wyborcze, jest podana na nich data i trzeba będzie śledzić te dane. I tak jak mówię, powtarzam, nikomu nie przekazujemy na razie żadnych podpisów. Trzymamy je, zbieramy i czekamy. I cóż, na dzień dzisiejszy chyba wypytałem się o wszystko, co miałem się wypytać. Czy jeszcze coś jest, co powinniśmy powiedzieć? Powiem tak. Trudno mi powiedzieć, jak macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie postaram się odpowiedzieć, chociaż tak jak mówię, już po tylu godzinach, to też tym bardziej, że z tyłu głowy jeszcze mam jakieś tam inne zajęcia, na tą chwilę nic mi innego nie przychodzi do głowy, poza gorącym apelem do zbierania tych podpisów, bo to jest naprawdę bardzo ważne. No, no sami popatrzmy, kto tam siedzi w tym Europarlamencie, nawet od nas z kraju i zastanówmy się, czy nawet, no, nawet nie trzeba takiego wysiłku intelektualnego, że te osoby no, no raczej
Powiem tak, one tam Przychodzi na myśl, siedzą, kto na te osoby głosuje. one tam siedzą, żeby nic nie robić. No, myślę, że czasami, jak nawet to pan Maciej powtarza, nic nie robienie by mniejsze szkody przyniosło niż właśnie działalność, no, której się dopuszczają. No nie powiedziałem brutalnie, że robią, co im każą. Cóż, dziękuję na dzień dzisiejszy. Wszystkim, kto nas będzie słuchał, bo teraz na aktualnie to nawet nie wiem, jak jest sytuacja, bo w tym stresie, że ta audycja idzie pierwszy raz na takiej formie, to mi się akurat pierwszy raz udaje ją zrobić. Jeśli się udało, to dobrze. Jeśli się nie udało, powtórzymy jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze wiele razy, aż się kiedyś uda. Także nie ma problemu, będziemy próbować. To cóż, dziękuję. Zakończę teraz tę audycję. Dziękuję. Dobranoc wszystkim, miłej nocy. Będziemy starali się jutro zrobić coś jeszcze, dopowiedzieć. Postaram się to lepiej zorganizować niż dzisiaj. Po prostu porobiłem sporo błędów i mi nie wyszło wcześniej. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję również i dobranoc. Dziękuję wszystkim za uwagę i przypominam o zbieraniu podpisów. I nie masz co sobie nic zarzucać, nie musisz mówić, że popełniałeś jakieś błędy. Myślę, że tutaj mamy na tyle właśnie osoby, które nas słuchają, są na tyle świadome, że nie jesteśmy w tym profesjonalistami, tylko po prostu chcemy coś zrobić dobrego dla naszego kraju i dla innych naszych tutaj obywateli. Także myślę, że wszystko naprawdę super z Twojej strony tutaj wyszło. I przede wszystkim dziękuję za to, że podjąłeś w ogóle takie czynności, które pomogą rozpropagować tą informację. A to nie moja wina, przepraszam, to z pretensjami już do pana Maciaka się zwracaj. Po co on zakładał telewizję? Dziękuję. Dziękuję.